Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Test Drive Ultimate 2. Nie wiem, czy dobrze widzicie, znajdujemy się na Ibizie, ale na nie na długo, bo po prostu przyleciałem tutaj. Nie przyjechałem, tylko przyleciałem tutaj, żebyśmy mogli sobie kupić samochód pod kategorię A5, którą będziemy właśnie teraz zaczynali zawody, które oczywiście są dostępne na Hawajach. No i ja już nie chciałem Lotusem jechać, tylko wróciłem właśnie po Mercedesa, znaczy kupić Mercedesa, bo oczywiście tam mam tylko Lanci, te samochody klasyczne odblokowane. Muszę najpierw pojeździć, pozwiedzać najpierw. Wiadomo, to wszystko za niedługo wyjdzie, gdzie jakie są sklepy, ten TGS, znaczy salony samochodowe. I też chciałem wam pokazać, jak teraz wygląda transport, teleport na Hawaje, jak to się mniej więcej wszystko odbywa. Przepraszam. O Boże. Dzisiaj mogę trochę lamić, mam nadzieję, że nie, bo jestem zmęczony. Ale gdzieś mam ochotę na nagrywanie i tak widzicie, znajdujemy się na lotnisku, możemy sobie popatrzeć, trochę pozwiedzać. Podchodzimy do kasy, kup bilet, Hawaje, nawet nie pisze nam, jaka jest cena za usługę, miłej podróży, ta sama pani co na Hawajach, te same gesty, wszystko to samo, nasz samochód też jest pakowany na samolot i lecimy na Hawaje, żeby zobaczyć sobie zawody A5, tylko najpierw też myślę skoczyć, znaleźć, bo mamy jakąś część od jakiegoś samochodu pokazaną. To moglibyśmy tam skoczyć i zwiedzić. O, jest nasz Mercedes. Pasuje tutaj do tego słonecznego otoczenia, bo tam niestety lało. I powiem wam najgorsze, nie wiem, jak się zasuwa dach. Odkryłem, jak się zasuwa szyby, co tego wcześniej nie widzieliśmy. Klikam W i patrzcie, co się dzieje. Szyby się zasuwają. Nie wiem, jak z szyberdachem. Nie wiem naprawdę. EQRT. Te nie wiem, co to oznacza, bo coś tam. I tutaj już jest taki wzorowany, że po prostu. Znaczy, chodzi mi o to, że z tego co tam wiem, to. Właśnie te rzeczy, które. Znaczy, ten dach, który będzie się zasuwał w naszym aucie. Jest, jak to wam powiedzieć, on po prostu, programiści gry za wszystko zrobili tak, znaczy postarali się o to, fajny szczegół, że po prostu nasze auto ma od, jak to powiedzieć wam, odwzorowane właśnie zasuwanie tego dachu, czyli więc chowanie dachu odbywa się w, jak to wam powiedzieć, tu zaznaczymy, w realnym czasie, znaczy no takim jak naprawdę, ile tu mamy, daleko mamy, chyba niedaleko, 10 km, no to będzie taki no, w miarę odcinek, najpierw przejdziemy się trochę Mercedesem pozwiedzamy, nie wiem naprawdę, którym tu guzikiem chciałbym sobie ten właśnie fakt jest. No jaki idiota, no nie już którym pasem się jedzie. Idiota. Wiesz, to takie okienko mi wyskakiwało. Ciekawe czy podczas jazdy. Może podczas jazdy nie chce się tam ze sobą monta. Szkoła jazdy. To nas na razie nie obchodzi. Bang. Na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. A ten co odpierdziela? Co tu bez jaj? Nie, że nie mam dachu zasuwanego, to jeszcze mi każą tutaj ten. Nie patrzcie, jakie tu egzotyki jeżdżą. Same idiota. Same Jaguary i te sprawy. Mam nadzieję, że nasz Mercedes AMG SL na następnym skrzyżowaniu skręć w lewo. Skręć w lewo. SLK? Tak? 55 da sobie radę. Ojedziemy koło naszego dnia.
To jest ten pierwszy dom? Nie, to jest... Tak, to jest ten pierwszy. Tu gdzie możemy podziwiać zakręt. Wow, gorąco. Poproszę tą kamerę z powrotem. Taka zwykła śmiga. Nie, powiem wam, że przyjemnie i nie ucieka, nie ucieka tak jak już patrzyłem. Oczywiście samochód jest podklikowany pod trzecią tą strefę, chociaż podobno już mam odblokowany czwartą. Tylko jakoś żadnego mechanika tu jeszcze nie odnalazłem. No po prostu ja tu nie widzę zabudowań, powiem wam, jest naprawdę gęsto i mało tutaj rzeczy widzę. Przerąbałem niestety, jak ten Mercedes wygląda. Jak ja się pokażę na zawodach. Najpierw chcę jechać i odnaleźć właśnie tylko część do tego, któregoś z wraków Camaro. Zobaczcie, jakby debil przyhamował specjalnie. Pięknie poszło. Mamy w drzewo. No, prawie się udało. Prawie. Ale prawie robi dużą różnicę. Wracając już do tego faktu z tym odsuwanym dachem, więc to jest bardzo fajny tutaj właśnie detal, taki szczegół. Czekajcie, ja się tam wrócę, bo tam mi coś miga. Znaczy to jest taki, można powiedzieć, duperel, takie duperele zawrót, że będzie taka możliwość. Ale mi się to bardzo podoba, że coś takiego jest. Wiem, że ja nie jadę w tym kierunku, ale mi tam się wyświetlało. Co my tu mamy? Jedziesz w złym kierunku. Tu stworzysz lub wstąpisz do klubu. A. Już wiem, te od tych zawodów multiplayerowych. Centrum wyścigu, o. Ten też jedzie szukać auta, czy na zawody? I się zdziwi, jak go minie znowu. Dobra, trzeba grzać. Cel podróży za 2 km. Chciałbym jak coś odkryć. Jestem ciekawy, gdzie właśnie, kiedy podkrywam tutaj większość tych cel podróży za sklepów, salonów samochodowych. To chyba najważniejsze. Cel podróży za 1 km. Fajnie, zainkasowałem kasę, trochę lipa. Dobra, kasa jest. Cel podróży tam już wyskoczył. Ajajajajaj. Cel podróży za 500 metrów. You're listening to Habiba Radio, where the music... Przyciszę sobie radio. Cel podróży za 500 metrów. Jedziesz w złym kierunku. Zawróć, gdy będzie taka możliwość. Jest. Bo jakaś inna część powiem. Do jakiejś Dodge'a jakby. Dopiero pierwsza. Jeżeli mi się owszem uda znaleźć te wszystkie samochody. Dobra. Lecimy sobie. Da 5. Start, poddaj się. Ustęp cel i zaznacz. Cena przypije się daleko. Nie wiem, teraz zabijmy widzieć. 4. A, to nieźle. Dobra, radyjko sobie to możemy odgłosić. Where the music never stops. I tak jakby wyłączyło się radio, dopiero jak w jakimś czasie reaguje. Mam nadzieję, że na zawodach nie będzie padać, chociaż pogoda tutaj nie reprezentuje dobrą sytuację. Takie zachmurzenie. Skręć w lewo. Bokiem. Pewnie się trzyma naprawdę. Jak na tym napęd to pewnie się trzyma. Cel podróży za 3 km. Właśnie myślałem Audi RS5. Właśnie pod też A5 było. Ale nie mogę jej kupić, bo... Nie wiem, znowu pobierz jakichś informacji, nie wiem o co Camaro w ogóle to chodzi. No trudno, pomęczymy się, nie wiem czy to dopiero na tej wyspie mam ten samochód dostępny. Bo Q7 też nie mogę kupić tam. Tak, zadyskutowaliśmy trochę.
Nie o to mi chodzi, ale dobra. Trzeba było to, aby jeździć po tej wyspie, naprawdę. Widzieliście, nam to zajęło te wszystkie zawody, objeżdżanie. Ale tutaj już zakończymy na tej wyspie już zabawę. Chociaż jest jeszcze jest sporo, dopiero A5 zawody. A gdzieś tam A3, A2, A1, A4 itp. To jeszcze pewnie będą wysokiego szczebla. To będzie nie koniec. Cel podróży został osiągnięty. Wejdź, no i oglądajmy. Widzę, nie sam będę startował w Mercedesie. Witam na Hawajach. No nie! W nowych zawodach Słonecznej Korony. Przedstawiam wam mój najnowszy projekt. Gdy zobaczyłam go w salonie, nie mogłam się oprzeć. Ta wspaniała maszyna w połączeniu z moim wrodzonym talentem da mi pewne zwycięstwo. Szkoda, że ja przyjechałem tym samym samochodem. No ale spoko. A zacznijmy sobie od fotoradaru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć zawodów. Tu Tess, na żywo z linii startu nowej konkurencji z radarami Słonecznej Korony. Czas sprawdzić, kto ma stalowe nerwy. S5, przepraszam, Audi. Nie RS5. S5, rąbłem się. Widzę, że Dodge startuje, Audi TT to lepsze, mocniejsze Cabrio, Lotus. Najbardziej to się pamiętam tego właśnie Audi, tych Audi S5. Mi się naprawdę genialnie prowadziły. Ale żem zarąbał przez idiotów. Oni pojechali te fotorady tam trzasnąć. Ale straciłem prędkość, jakby nabił jeszcze lepszą. Bo jeden pojechał za mną. Dobra, nie trzeba zawracać. A tutaj wykręcanie takie na ręcznym to nie jest jakieś takie łatwe. Znaczy takie no, że obraca nas, już jesteśmy ten. Widzicie, jak my wypadamy. Może jeszcze się uda podbić. Muszę się tak zajmować. No, kupiłem. Wow, więcej was matka nie miała. Barman, idziemy jeszcze. Jedynka i dwójka, szukamy jedynki i dwójki. Dwójka jest tam gdzieś dalej. Dobra, tutaj. Z tej strony obróciliśmy się po jedynkę. Na jedynce 148. To już mamy kredytę. 175, to jest słabo, nie? Wycisną. Dobra, jedziemy po dwójkę. I hope you're comfortable behind the wheel of your favorite car, because it's time for another rock block of non-stop party jams! Chyba trzeba skręcić tu. Chociaż tam jakiś skrót mi się daje był. Nie będę już tu kombinował, nie ma czasu. Ciśnijmy właśnie po dwójkę. Na miarę, gdzie ona jest. 40 sekund czasem. O, widać się. Ktoś mi pobił na trójce 140. Ale ja zniszczyłem na dwójce. No dobra, to by było na tyle. Pierwsze zawody tutaj fotoradarem udane. Coś ci nie skręcę, bo zapierdzielam. 269, tyle co chyba Audi TT nasze ma. To maksy. Że poszedł w szaku. Nie widzisz, że się droga kończy. Pięknie. Ale nasz już Mercedes był obdzierany. Fajny winyl, mógłbym powiedzieć. Co my tu mamy dalej? Prędkość. A polecimy sobie to. Później zrobimy sobie czasówkę i na koniec zostawimy sobie wyścigi.
Na żywo z linii startu nowej obsłony. Jak średnio mi się podoba ten Mercedes. Ja też powiem wam zbytnio, nie lubię kabrioletów też. Nie podobają mi się samochody cabrio. Wiem, że to fajna rzecz, powiem wam, nigdy nie jechałem cabrio, ale osobiście no nie podobają mi się. Dobra, 120 i narąbać punktów trzeba. Ciśniemy na zakręta. Hara, hara. To 50 taki zapomniał być. Dobra, ciśniemy, te punkty trzeba narąbać. 20 sekund zaraz będzie. Czyli napięć, nie skręcę gościnnie. Dziękuję. Tak, zakręt. Oj, moja nuta leci. Dobrze, że szybko mi odbiło od tego drzewa. Ja jeszcze trochę punktów na hapie. Dwa punkty, a jest pierwsze miejsce. To mi się podoba. Elegancko nam idzie. Przynajmniej w zawodach nie ma problemu. Nie to co w szkołach. I w pucharach. No i dwa wyścigi nam zostaną. Przepraszam, trzy. Ta czasówka. Lecimy sobie czasówkę na spokojnie. Kurde, nie chcę rankingu. Start. Ciekawe, czy moja nuta rozmawiamy będzie. Na żywo z waszymi ulubionymi kierowcami w słonecznej koronie. Miami, bracia Wilder, Stewart. Tak, są tu wszyscy. Zaczynamy. A sobie nie mówisz? O mnie też już nie wspomnisz. Ale ci nutka. Kocham normalnie tę piosenkę. Zakochałem się normalnie. Tylko tu jest sama właśnie melodia. W szybcie chyba jedynce jest ta piosenka też tam dominuje. Bardzo chwalą sobie te piosenki właśnie, znaczy twórcę tych piosenek. Mi osobiście inne nie przypadły do gustu, ta mi się najbardziej przypadła do gustu właśnie. Ja jechałem kiedyś z kurzynem autem, bo właśnie grał w jedynkę. Shifta i mówił, że ta muzyka właśnie tam była. Już czerwony. Nie dziwię się po takiej kolizji. Dobra, nie chcę mi się powtarzać. Spróbuję przyspieszyć, chociaż ja tu drogi nie znam. Nie znam tych tras. Spróbuję przyspieszyć. O, już mniej. A nawet jeśli to nadrobimy na jakiś innych tych... No. Wyściga. Na tej komerze jestem ostrożniejszy, więc może będę jechał też wolniej. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Kurde, tutaj ten zakręt niebezpieczny za tą hopą. O kurde. O, tak się będziemy bawić. Dobra. Dobra, niech przegram. Zrewanżuję się w wyścigu. Patrzcie, jak rośnie. A nagle, bo oni... No, pewnie zapierdzielają równo tutaj, już to widzę. Pięknie. O! Tu to się stanęło nagle. Dociny, dociny. Eden Airlines offers dream destination. Pierwsze miejsce, patrzcie, udało się nadrobić. O kurde, elegancko. To mi się podoba. Obym tego nie stupił czegoś w wyścigach. Czyli przed nami te trzy wyścigi, tak? To zróbmy po kolei, lećmy. Tradycyjnie piersi na mecie musimy być. Jestem właśnie ciekawy, czy te zawody A5 wysokiego szczebla będą dostępne. Nasi zawodnicy ustawiają się na linii startowej tego bardzo obiecującego wyścigu. Ja się też serenowych nie widzę, B2, B1, tylko jest B3. B4 były właśnie na tym,
No, na Ibizie. A tutaj już nie, B3 tylko są. Może jeszcze inne wyspy są. Odkrywasz Fryzjera. Co mówię Fryzjer? Dobrze, że dzięki tym wyścigom też możemy odkrywać. Ten teren nam się zapisuje już zwiedzany. Siedzimy na tej turyzmie. Sklep z ubraniami. Nawet będzie mi tylko tutaj wszystko to, no, odciągać od wyścigu. Te komunikaty od znalezionych tam salonów, czy tych fryzjerskich, samochodowych i ten Teges. Tam ci cisną, ale elegancko to wygląda. Niech wszyscy tak jadą równo, elegancko. Szybko pokonujemy zakręty. Szybko i niebezpiecznie, driftem bokiem. Ale mi też fajnie cisną. To jest chyba ten zakręt, co tak wypadłem z niego tutaj. Tak, wcześniej. To już nie wypadłem. Zwolniłem przy okrążenia, tak? 15 sekund, czy już drugi kręcimy? Nie lubię okrążeń, wolę checkpointy. Znaczy checkpointy. Kurde, sprinty, a nie checkpointy rzędowali teraz. Nie lubię okrążeń. Znaczy, no nie mam nic, znaczy nie mam tam jakichś, że ich nie znoszę czy coś. Najbardziej mi kręcą sprinty, uwielbiam sprinty. Niż okrążenia. No co poradzisz? Damy radę. Też właśnie mamy okrążenia, sprinty i ten Teges. Też się w czym bawić. Pięknie. Ten zakręt daje mi się tak lekko bokiem. Pięknie, ale pod znakiem. Powinni nagrać filmik. Wyczyn roku na Hawajach. Ledwo tam wyszedłem. Jakby był drugi słupek, dobrze, że ten znak był na jednym słupku, bo bym wyrżał na nic. Dobrze nam idzie. Mam nadzieję, że się nic ostatnie okrążenie, żebyśmy tego nie stopili. Mogą mnie przehałować. Nic swego się nie stało. Tu też wyjechałem na pobocze, to nic. Grzejemy dalej elegancko Mercedesem. Ładnie chodzi naprawdę. No i też tak różne są ryki silnika i powiem wam, że jeszcze gdzieś nie usłyszałem tego samego ryku silnika w innym samochodzie. Nie, tak bym. Nie odczuwam tego, że po prostu, bo zapewne podejrzewam, że pewnie kilka samochodów ma, o znowu, mają przypisane jeden dźwięk silnika, a ja po prostu tego nie odczuwam. W niektórych grach to było bardzo odczuwalne, a tu po prostu nie odczuwam tego. Czuję, że po prostu każdy samochód inaczej brzmi, każdy ma inny ryk silnika i w ogóle. Niektórzy tam pewnie bardziej się, ja też się nie przysłuchuję do tego. Może dlatego to też. Pierwszy wyścig za nami. O, tu mamy sprint. 7 km. Ciekawe, czy ktokolwiek da radę się ze mną zmierzyć. O, jestem Mustang. W szczytowej formie. Shelby GT. Widziałem, że jest. Nie widziałem, że startuje też. Za test w sumie cię. Mercedesy już rządzą. Mercedesy szanować, BMW-ki złomować. Tak jest, dokładnie. No, ostatnio takiego Mustanga z tą studiecie widziałem. Za 48 tysięcy. 4 litry w gazie. Spoko.
ale zarąbisty był, żółty, napisy Ford, Mustang pod, na drzwiach, naprawdę piękny. Przegiąłem. O kurde, nie wiem, co to, nie muszę bardziej uważać. Ale siedzę mi na pisku. Błędnie poszedłem w pola. Trzeba, że czy nic nie idzie. A tył zarzuciło. Nie czekajcie ze mną, na mnie z obiadem. Ho, ho. Pięknie. O, o. Widzę, że on też tam szaleje. Próbuję mnie gonić. Tu spotkałem wejście po boku. Fakt jest taki, że niestety nasz samochód wroga nam nie pokazuje z tego, co widzę. Albo one są za daleko i po prostu tylko blisko w lusterku, nie? Wstecznym. Genialne hamowanie. Kurde, pierdzieli mi się kamera. A! Ostrójmy. No, Tesla znowu jedzie. No nie no! O. Jeszcze dwa checkpointy. Szybko zleciało te 7 km, naprawdę. Jeszcze szkoda, że się tak rozbijają i wypadają z drogi. Tak, to nie jest tutaj rekord czasowy, no. Że nie tak szybko. No, elegancko. Jestem królem driftu. Nie no, mam tu inny napęd, to się nie boję. Pięknie wchodzi. Nie jest to jakoś mega jakiś drift czy coś. Ale udało się, udało się. U, spadła nam kasa. Ponad już mam mniej niż milion. Niecały milion mamy. Tutaj tak sporo, kasy 150 tysięcy, nagroda za zawody, już ostatnie nam zostały, to lecimy, 3 km, ale sprint, aha, to spoko, lajcik, 3 km, 3,5 tysiąca za wyścig, więc bardzo spoko. Się na linii startu. No tak. To już ostatnie chwile oczekiwania przed tą wielką konfrontacją. Ciekawe, jakie niespodzianki słoneczna korona przyniesie tym razem. Dziwne ma malowanie Tessa, bo na filmie takie siwe się wydawało. Tu jest biały, z tyłu taki siwy, wpadający taki siwy. Ma przejście. Riddell jedzie tym dodżem. Tak mnie nie wypaśnijcie. Macie ze mną szans. Naprawdę piękne drogi są tutaj. Patrzcie, jak to wszystko, te przepaście, tam wszystko w głębi wygląda. Doliny, co chwilę tutaj wzniesienia, co chwilę się dzieje. Piękny piękne trasy, ale widzieliście, lepiej nie kupować z auta na głowie. Jak nam utknęło. Ciekawe, czy dla tego nie. Zobaczmy. Ryan już jest nasz. Tak, please. Fajna muzyczka leci. Please, lecimy z tamtym. Wydawało mi się przez moment, że ma spoiler. Mamy testę. Dopiero połowa wyścigu. Już jest nasza. Żebym się znowu nie zaklinował. O! Please, normalnie podrzucał mu przód. O kurde, to przedostatni checkpoint. Jest, spierdzieliła to. My też w sumie. Znak spierdzielę. Ostatnia prosta. Uhu. 3 litry dziwko. Yeah.
Właściwie jeszcze muszę... O, wysokiego szczebla. Czyli widzicie, jeszcze mamy dużo roboty, naprawdę. Właśnie o tym materiale mi się cały czas przypomina. Muszę sobie kiedyś przypomnieć, tak, albo przy jakimś luźniejszym nagrywaniu, czy coś. Mieliście przyjemność oglądać, żeby, no, na najwyższym poziomie. Cóż za poczytać wam. I też jeszcze rozejrzymy się tutaj w tych salonach samochodowych. Bo chciałbym, znaczy tak bardziej rozjaśnić gówno samochodu, czy jest pojemność pokazana i ten tekst. Tam mamy, już mamy A5 i A4, czyli możemy kupować sobie autko A4, A5. Muszę tam niestety dojechać. No dobrze, to trochę sobie pozwiecam. Niestety no salonów nie ma. Są tylko dwa Ferrari, te myjki są pokazane. Ciekawe jak myjki działają. A tu co my mamy? Jakieś inne lotnisko, tak? Dobrze, że możemy sobie tak tutaj przybliżyć. Fajne, no tutaj to wszystko jest tak przełączane jak GTA 5. Naprawdę. Lotnisko mamy, musimy kiedyś tam się sobie skoczyć. Tu mamy jakieś drogę, ale nie wiadomo czy to jest szutrowa droga czy asfaltowa. To ma normalne takie kółko, wygląda jak tor. Tutaj mamy pola golfowe, patrzcie, naprawdę tego wszystko jest w opór. Pięknie, samolocik teraz leci. No jest do zwiedzania, znając życie to objedziemy całą mapę podczas wyścigu tego obszaru Ibizy, ale chciałbym tak na luzie sobie przejechać samochodem, bo zresztą i tak nie będzie po całej mapie ten wyścig pewnie. Zobaczymy jak to będzie. Dobra, tak więc tyle w tym odcinku, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, na razie, trzymajcie się, cześć. Tylko jeszcze wiecie co, fakt mnie tutaj denerwuje taki, czemu mi tak tutaj ta czerwona kropka, nie wiem, żebym się pojawił w salonie, a zobaczmy właśnie, idź tam, może jeszcze w tym salonie nie byłem czy coś. Lancia, tutaj mamy głównie, widzę, Ferrari też. Lancia mamy naszą na środku. Mamy elegancko. C1, niedostępny. C3, to się przyda. Być może. C3, raczej to bardziej mi się podoba. Można gdzieś jeszcze wchodzić na górę. Coś jest. To jest taki. C2, dobra, nie, spadamy. Nie? Co ty babka? Chcę po prostu sprawdzić, czy przestanie już mi pokazywać. Jeszcze się pali na czerwono. Czyli nic tu więcej nie mamy. Tu mamy coś. Wykrzyknik. Pomniały odpowiedni samochód. A, bo to jest ten warsztat.